Tylko w poniedziałek 26 września do Komendy Miejskiej Policji w Koninie wpłynęły dwa zawiadomienia o zaginięciach osób. Jedno z nich dotyczyło terenu gminy Rychwał i było dość niepokojące. Dyżurny z Komendy Miejskiej Policji w Koninie otrzymał zgłoszenie, że zaginął w gminie Rychwał 57-letni mężczyzna. Wyszedł on o godzinie 9 z miejsca zamieszkania i poinformował osoby najbliższe, że chce popełnić samobójstwo. Dlatego natychmiast zorganizowano akcję poszukiwawczą, aby zapobiec tym zamiarom. Na miejsce zostali skierowani policjanci, a dokładniej 32 funkcjonariuszy oraz policjanci z Wydziału Technik Operacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W działaniach pomagali także strażacy zawodowi i druhowie. W poszukiwaniach pomagali strażacy z jednostki ratowniczej gaśniczej nr 2 w Koninie oraz druhowie z OSP Rychwał, OSP Siąszyce oraz OSP Dąbroszyn. A także druhowie z OSP Grochowy. W tym przypadku wszystko skończyło się dobrze. Po kilku godzinach udało się mężczyznę odnaleźć w lesie. Na szczęście nic mu nie było. Niestety z uwagi na te myśli samobójcze mężczyzna został zabrany przez załogę pogotowia. Tego samego dnia rozpoczęto także poszukiwania innego mężczyzny. Mieliśmy zgłoszone dwa zaginięcia. Pierwsze miało miejsce około godziny 10. Bynajmniej tak dyżurny z Komendy Miejskiej Policji w Koninie otrzymał informację o tym zaginięciu osoby. Nadal ten mężczyzna się nie odnalazł, wyszedł on z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. To 20-letni mieszkaniec Konina, który wcześniej pokłócił się z żoną. Mężczyzna ma 190 cm wzrostu. Miał ubraną również czerwoną kurtkę i jeansowe spodnie. Na obecną chwilę nadal trwają poszukiwania tego mężczyzny. Natomiast wieczorem służby zostały wezwane do jednej z miejscowości w gminie Ślesin, gdzie zaniepokojona córka podejrzewała, że jej 55-letni ojciec zamierza odebrać sobie życie. Kiedy służby dotarły na miejsce, okazało się, że zamknął się w pokoju, bo był nietrzeźwy i chciał uniknąć awantury z rodziną. Działania ratowników zakończyły się na rozmowie z mężczyzną.